No, cześć kochani. Robimy sobie czytanko. Wal y nie walentynkowe, tylko Andrzejkowe. Ale blisko, bo to będzie czytanie na temat milosi. Tak. Temat miłość w 2024. Mm -hmm. Zaraz tu zrobimy obczajkę. Y czekajcie, kochani, jeszcze jest wedyjski skorpion. Bo strzelczyk wedyjski zaczyna się dopiero w grudniu. Czyli ja sobie to czytanko zacznę od Skorpiona. Dobra? Ym, I kochani, co to chciałam powiedzieć? Że. Że robimy na miłość. Słuchajcie, i zrobimy sobie dla każdego znaku Zodiaku. Ja spróbuję oczywiście rozgraniczyć, rozdzielić energię singli od energii e, związkowców. Ale wiecie co, to nie zawsze jest możliwe, dlatego że czasami ktoś jest niby w jakiejś relacji, ale na przykład w relacji bardzo um, takiej utrudnionej, i do tego kogoś może przyjść coś nowego, tak samo jak może przyjść do singli. Dlatego weźcie to pod uwagę, jak będziecie słuchać. To, że ja mówię, że czytanie jest dla singli, to wcale nie znaczy, że do jakiegoś nieszczęśliwego związkowca. Um, nie będzie się dobijać jakaś nowa energia. Zdarza się i tak, dlatego to już tak, wiecie, um, na, na swój rozum bierzcie, jak chcecie to potraktować, dobra? No. Dobra, myślę, że karty są potasowane. Jeszcze raz i lecimy. Kochani, skorpionek. Skorpionek 2024 rok. Co 2024 rok Niesie dla Skorpiona. No już wiem o co chodzi. Po pierwszej karcie. I to może być i dla związkowców i dla singli. Dobra, to jest... O Jezusicku. właściwie, Właściwie nic więcej bym nie musiała mówić. Posłuchajcie kochani. E, jest pokazane dla Skorpiona i... Teoretycznie, nie, mówię, ja nie będę tu nie rozgraniczę, czy jesteście singlem czy w związku, ale to dotyczy osoby, więc to nie jest nowe, więc ja zaraz zrobię drugą, e, drugie, a zresztą od razu sobie rozłożę drugie karty. W razie gdybyście pytali o coś zupełnie, ale to zupełnie nowego. Bardzo ciekawa. O cholera. A tu świat jeszcze. Miśki, ja wam powiem tak. Dwie karty zakończenia czegoś. Jeżeli słucha mnie skorpion, który jest nieszczęśliwy w związku i myśli od dawna, żeby zakończyć, to jest ten rok. Jeżeli słucha mnie skorpion singiel, który jest nieszczęśliwie od dawna zakochany, może ma wracacza. Może ma wracacza. To jest ten rok, żeby to zamknąć. To jest zamykanie jakiegoś cyklu. Dla niektórych z Was, takie poboczne, tutaj szybciutkie coś powiem, to może być zmiana miejsca zamieszkania, nawet łącznie z przenoszeniem się do innego kraju. Dla niektórych z Was. Jeżeli słucha mnie ktoś, kto się przenosi, dlaczego to jest pokazane? Dlatego, że to może mieć wpływ na Wasze życie miłosne. Pozytywne. Dlaczego? Dwójka kielichów. Miśki, tyle. Tyle! Co, czego chcieć, nie, ale naprawdę, czego chcieć więcej? Także zamykanie pewnych cykli, zamykanie pewnych sytuacji. Jeżeli słucham, mnie je skorpion, który pyta, czy mogę uratować moją relację, a ja mam w odpowiedzi dwójkę kielichów, dla niektórych to jest możliwe, ale to musi przejść najpierw przez energię śmierci, czyli musi umrzeć coś, być może jakaś przeszłość, być może jakieś problemy z przeszłości. Musi całkowicie się coś um, rozwalić, umrzeć i już tego nie być i musi być transformacja. Łącznie z zamykaniem jakiegoś cyklu. I kochani, tu już wtedy nie ma powrotów do przeszłości. Jeżeli ktoś pyta o ratowanie relacji. Jeżeli ktoś pyta o ratowanie relacji ze zwracaczem, ja bym powiedziała nie. Ja bym powiedziała, że nie. Tutaj jedyne co to, jeżeli ta relacja jest naprawdę bardzo, bardzo silna, albo łączy was bardzo, bardzo wiele, byliście razem długo i tak dalej, i tak dalej, i chcielibyście. Całkowicie wszystko odmienić w swojej relacji, bo chcecie oboje być razem, to być może ta dwójka kielichów też jest dla tych ludzi, którzy chcą coś ratować. Na pewno te karty mówią, że Skorpion w 2024, 2024 roku ma ogromną szansę na miłość, miszki, tyle w temacie. Jeżeli chodzi o drugą energię, którą jak zapytałam o nowe rzeczy. Kochani, nie wiem, co te karty próbują powiedzieć, dlatego, że jest pokazane, że w dwóch kartach, co ciekawe, że trzeba będzie podjąć jakąś decyzję. Ja przed chwilą mówiłam o jakimś zakańczaniu, o jakiejś zmianie. Jest pokazane, tak, nowe może do ciebie przyjść i będzie stabilne, i będzie szczęście, i będzie rozwój, i będzie jakieś poczucie bezpieczeństwa w związku, pod warunkiem, że wybierzemy dobrą. Drogę. Singlaczek-bombelaczek, który w ogóle nie ma nic. W sensie żadnych wracaczy, ani żadnych ludzi na oku, ma wybrać dobrą drogę. Ale jest to związane u niektórych z was z przeprowadzką, a u innych z uleczeniem jakiejś. Powiedziałabym nawet relacji z matką. U kogoś gdzieś być może, uleczenie relacji z matką. E, ale kochani. Em, Wybranie drogi, podjęcie decyzji, czyli wy dostaniecie szansę w przyszłym roku na coś zupełnie nowego, na jakąś miłość, ale wy będziecie musieli podjąć dobrą decyzję. Być może to będzie decyzja, czy wracać do czegoś, czy iść w coś nowego. Być może to będzie ta decyzja, o której przed chwilą mówiłam, czy zakończyć coś, co trwa jeszcze i wejść w coś nowego. Szansa jest. I jest pokazane, że jak najbardziej byłoby to stabilne i dałoby wam to poczucie bezpieczeństwa. Yy, poboczny wątek: jakby ktoś pytał o zachodzenie w ciąże, nie wykluczam. Jakby ktoś pytał o możliwość yy, zamieszkania razem lub nawet, yy, no może nie rodzenia dzieci, ale planowania czy rozmawiania o jakimś. Może i małżeństwie, czy zakładaniu rodziny. Nie wykluczone są takie rozmowy u niektórych z was, no. Kochani, aście polecieli. Dobra, lecimy dalej. Bardzo, bardzo. Um, bardzo miłe czytanie dla skorpiona. Lecimy z Strzelczykiem. Strzelczyku cóż niesie ci przyszły rok 2024 w miłości. Kochani, posłuchajcie. Ja to muszę powiedzieć, nie wiem czy to jest w miłości, bo to jest bardziej dla rodzin lub dla związków e, takich, które istnieją, które są teraz. E, niby mówiłam, że to będzie bardziej dla związków problematycznych, ale ja muszę ten przekaz powiedzieć. Jest gdzieś jakaś para, strzelczyk i człowiek, która. Albo planuje dziecko, albo nie planuje dziecka, ale może mieć szansę na nowe życie, chyba że to nowe życie to jest coś zupełnie innego. Ale posłuchajcie tu. Czyli oczywiście nowe życie, nowy związek, nowe życie w nowym miejscu, przeprowadzki, nowe życie na przykład, byliśmy parą, a teraz jesteśmy małżeństwem. Nowe życie jest pokazane rozpoczęcie nowego życia. Więc to jest jak najbardziej bardzo dobra karta, ale jednocześnie jest pokazane, że to nowe życie będzie wam wchodziło energetycznie na waszą kartę pracy. Co to znaczy? To znaczy, że albo będziecie musieli zmienić pracę, bo na przykład się będziecie przeprowadzać do osoby, w której się zakochacie, albo będziecie musieli ym, zawiesić pracę, bo na przykład ktoś będzie w ciąży albo z jakiegoś innego powodu, albo nie będziecie się oddawać pracy aż tak bardzo dla Dlatego, że pochłonie Was to nowe życie w nowym związku. Jest pokazane, że będzie trudno się skoncentrować na sprawach pracy lub finansów, dlatego, że będzie nowe życie. Ale to jest pokazane pozytywnie. Jeżeli chodzi o em, problematyczne relacje, em, bardzo problematyczne, kochani, ja bym, jeżeli mam być szczera, nie wykluczała tu, że to nowe życie, dla problematy bardzo problematycznych relacji mogłoby jednak świadczyć o tym, że postanowicie, że jednak nie będziecie czegoś naprawiać i podejmiecie decyzję nie zaczynam nowe życie, ale bez Ciebie. Dlatego, że karta naprawiania jest odwrócona do góry nogami. Naprawiania budowania czegoś razem, jeżeli mówimy o osobach, które mają, Nieco problematyczny związek, więc w problematycznych relacjach ja bym się tutaj zastanawiała, czy nie będziecie raczej chcieli iść w stronę nowego życia, całkowicie nowego życia. To jest taka energia, którą mógłby mieć człowiek, który od dawna podejmuje decyzję o rozwodzie lub rozstaniu, ale nie może jej podjąć. I teraz, I teraz, właśnie jest ten rok, kiedy ta decyzja mogła być podjęta, i ktoś zacznie nowe życie. Może już ma na oku nową osobę, a może będzie dopiero szukać, ale jest pokazane, że jakieś takie naprawcze rzeczy, możecie uznać, że nie ma sensu. Po prostu. Tylko tyle mówię. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Jest też możliwe, że ktoś zajdzie w ciążę, a związek nie będzie naprawiany, i wtedy może być mały problem, no ale. Um, takie rzeczy się też zdarzają. kani. jeżeli jesteście takim totalnym singlaczkiem, przyszły rok nie, nie jest pokazany, żeby to był rok do powrotów do przeszłości, w ogóle nie, nie ma sensu. I wy nawet będziecie to wiedzieli. Jakby jakieś wracacze czy jakieś tam inne rzeczy z przeszłości do was tam gdzieś tam coś tam kłapały, to wy pokazujecie, e, jaka to jest przyszłość. Ale macie pokazaną kartę sukcesu. Szczelczyk będzie piękny, atrakcyjny i ma pokazaną kartę sukcesu w miłości. Oczywiście, że się będziecie podobać, oczywiście, że ludzie będą na Was zwracać uwagę. Być może jest to ten rok przełomowy, kiedy zakończy się Wasze czekanie na miłość i w końcu osiągniecie sukces, ale na przeszkodzie stanęłyby dwie rzeczy. Znaczy, jedna z tych dwóch, być może przeszłość. Czyli jakieś sytuacje, jakieś powroty i tak dalej, jakby ktoś wracał do jakiejś przeszłości, to wtedy może nie zobaczyć czegoś nowego, co jest bardziej, bardziej fajne. Albo dzieci. I dzieci teraz tak. Zastanawiam się, czy dlatego, że na przykład spotkalibyście osobę, która chciałaby coś z wami robić, ale nie chce mieć dzieci, a wy chcecie, może rozmowy o dzieciach? Moglibyście ym, zacząć jakąś relację, ale na przykład ym, musicie zwrócić uwagę, musicie może nie od pierwszej randki, ale musicie zwrócić uwagę, co ta osoba mówi o zakładaniu rodziny, ci, którzy chcą założyć rodzinę, jeżeli wy chcecie założyć rodzinę. Bo moglibyście, nie daj Boże, natrafić na jakąś osobę, która owszem chce z wami coś robić, chce z wami w związku czy tam w relacji jakiejś być, ale gdyby przyszło do zakładania rodziny i posiadania dzieci. Nie wiem dlaczego, ale ta osoba mogłaby aż tak ym, nie myśleć o tym. To jest tylko pokazane jako małe, drobne ostrzeżenie. To nie znaczy, że ma, ma was to zniechęcić, ale znaczy, że macie być uczuleni w sensie uważania na takie sytuacje, ym, bo może to być problem później. Na przykład rozpoczniecie relację, będzie ona trwała pół roku albo rok, a potem nagle yy, nie, no ale ja nie chcę dzieci, przecież mówiłem ci na początku, że nie chcę. Dlatego zwróćcie uwagę, jeżeli takie coś będzie. Jak nie będzie, to tylko i wyłącznie mówię wtedy: nie wracać do przeszłości. Sukces w miłości, sukces w randkowaniu. Bardzo atrakcyjny szczelczyk, Stingiel. No, bardzo atrakcyjny. Przyszło mi do głowy do strzelczyka, że to nowe życie to może być też coś a um, nowe życie w nowym domu albo nowe życie. Jako jakieś dzieci, które nie muszą być wasze, może wnuki, może to jest coś takiego, jakieś nowe życie, bo to nie musi być tak, bo przecież w różnym jesteście wieku, e, to nie musi być tak, że wy będziecie w ciąży e, z waszym partnerem, tylko może być tak, no bo to nowe życie cały czas mi siedzi w głowie ustrzelca. Może jakieś wnuki. Kto wie? Być może. I wtedy rzeczywiście nie będziecie mieli albo. Albo emerytura u kogoś, albo ograniczenie godzin pracy. Nowe życie i już nie pracuje tak długo. Ale jakby były wnuki, to też babcia czy dziadek mogą chcieć ograniczyć godziny pracy, bo będą chcieli, chcieli siedzieć z wnusiem, być może pomagać swoim dzieciom w opiece nad wnusiem czy nad wnusią. Być może to jest takie coś. Dobra, no nic. Zobaczycie, to są takie sprawy rodzinne, ale no wyszło, to chciałam powiedzieć. Dobra, kochani, koziorożculisiu, przepięknisiu, lecimy. Co idzie do koziorożca w miłości w 2024? Jeżeli gdzieś jest koziorożec, który chce się rozwieść, macie rozwód tu pokazany, możecie dostać, ale ja mówię tylko do koziorożca, który wie, tak, o Jezu, chce tego rozwodu, albo koziorożec, który już rozpoczął działalność rozwodową, wiecie o co chodzi. Jest, jest rozwód, ale równie dobrze to może być ślub. Dlaczego? Dlatego, że mam urząd i dokument. No to przecież, że akt ślubu to jest również dokument z urzędu. No to przecież, że. No to ja nie wiem, które, no ale wy wiecie, czy jesteście w relacji bardzo do jakiejś długiej, małżeńskiej em, albo nie małżeńskiej, to nie musi być dokument, to może być po prostu nowe życie po rozstaniu. O to mi chodzi. Ale Wiecie, czy macie coś takiego? Czy, y, czy na przykład raczej jesteście w takim okresie narzeczeństwa i szykuje się wam jakieś, y, jakieś narzeczonko? Może ktoś się tutaj oświadczy, na przykład w grudniu, a w przyszłym roku będzie, będzie ślub? Może, może. No. E, także, kochani, może tak być, że będzie ślub, ale jak ktoś chce rozwodu, to będzie miał rozwód. Możecie dostać rozwód w przyszłym roku, po prostu. No. Dla rodzin, o Jezu, jakie dobre karty. Dla rodzin lub y, ludzi, którzy mają jakieś. No, miało nie być na dobre relacje, ale ja muszę to powiedzieć: y, możliwy zakup domu, zakup mieszkania bardzo, bardzo dużo szczęścia wam to da. I jeżeli macie jakiekolwiek sytuacje y, takie, że chcecie być z osobą, rzeczywiście chcecie, być może pojednanie, przeprosiny, nowy początek i mamy pokazaną kartę spełnienia marzeń. Ale pamiętajcie, ja mam nowy początek i spełnienie marzeń, ale ja nie mam napisane czy z Frankiem albo z Ełzebią. Więc teoretycznie yy, nie bierzcie tego tak sobie strasznie do głowy, że to musi być z tą osobą, którą macie w głowie. Może to będzie z kimś innym. Może pojawi się nowa osoba, i nowy początek i wejście w relacje i w romans i spełnienie marzeń będzie z osobą, której dzisiaj jeszcze nie znacie. Ale są bardzo dobre karty. Bardzo. Bardzo dobre karty. Singlaczek, bombelaczek mógłby chcieć wracać do przeszłości. Dlaczego? Dlatego, że ma poczucie um, nie, y, straconej szansy straconej okazji. Singlaczek bombelaczek, mógłby chcieć wracać do, przyszło, do, do, przyszło, do przeszłości, poczucie straconej okazji jest pokazane. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wy moglibyście być bardzo związani z tą osobą z przeszłości, ale tu nie ma stabilizacji, i jeżeli wejdziecie w to, że pojednacie się z osobą z przeszłości. Moglibyście stracić okazję na to nowe, co tu jest pokazane. Bo pamiętajcie, ta nowa energia jest ogólnie dla koziorożca. Więc pewnie, że to może być czyjś rozwód i szczęście po rozwodzie, ślub i szczęście po ślubie, wejście w nowy związek, ale to może być równie dobrze dla singla po podjęciu jakiejś ważnej decyzji, czyli nieprzyjmowaniu wracacza, nowy związek, nowa miłość, nowy romans. Nowe szczęście, spełnienie, spełnienie marzeń. Także, kochani, ja mam zaznaczone dla singla, że mógłbym mieć tendencje powrotowe. Nie wiem, czy bym się w to bawiła. Dlatego, że ja mam pokazane, dobrze, wrócicie sobie i będziecie sobie z tym człowiekiem, ale wtedy stracicie okazję na coś innego, co być może jest gdzieś tam za rogiem. Ale kochani, to już jest wasza decyzja, bo oczywiście, że to są też karmiczne sytuacje. Wy decydujecie, z kim chcecie być w przyszłym roku, a, a nie karty, nie ja i tak dalej, i tak dalej. Także na spokojnie do tego podejść, ale rozważcie dobrze, czy osoba z przeszłości na pewno jest dobrym pomysłem, dobra? Czy na pewno jest dobrym pomysłem? Wody nie czuli Przepiękne. Co tam? To samo? Rozwód albo ślub? Mili, co to jest? Orany O Ojej. Orany o, o, u U. To nie wiem. Zaraz zobaczymy, co dalej. Jeżeli wodnik ma kogoś teraz i się z tym kimś rozstanie a ja 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 dobra jest mini o Jezu jest mini tycie oszczerzonko. żonko takie tycie żonko. Patrzcie tak jakby było w zanadrzu gdzie Ale czemu znowu praca tu dobra nieważne. Uff. Jeżeli gdzieś jest wodnik, który rozstaje się z osobą i wie, że jest to możliwe, kochani, ta osoba może bardzo y, być z tego niezadowolona, do tego stopnia, że będzie bardzo złośliwa wobec Was. Więc uważajcie na tego człowieka, na tego, z którym byście się rozstali. Ale równie dobrze Wy możecie zobaczyć prawdę o jakiejś łajzuni niestabilnej i nie chcieć z nimi kontynuować relacji. Tyle. Możecie nie chcieć. Natomiast jeżeli te karty mówią o rozwodzie, rozstaniu z człowiekiem, yy, jakimś tam może spokojnym, może jakimś nudnym, czy coś, ale rozstanie dlatego, że macie nowe, czyli porzucacie żonę, męża, partnera, partnerkę dla nowego, nie wiem. Możecie chcieć. Ale ta osoba jest pokazana jako niestabilny lovelas. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja, ale na spokojnie, wy przede wszystkim wiedzcie, czy chcecie się rozstać z obecnym, czy nie chcecie. I tyle, nic więcej nie musicie wiedzieć. Jeżeli wy się rozstajecie z obecnym tylko dlatego, że jest nowa pasja, to wtedy bym uważała, bo ja nie mam pokazanej tu stabilizacji, ja bym się obawiała, że to będzie na chwilę. I później z tamtym się troszkę pobawicie, pobawicie, myśląc, że coś z tego będzie e, i potem będziecie patrzeć, cholera, po co odchodziłam od męża, czy odchodziłam od żony, po cholerę, a to tam takie dziabdziaństwo. Także uważać. Ale jeżeli Wasza decyzja rozstaniowa z kimś jest y, związana z tym, że naprawdę nie ma tam już pasji, naprawdę nie chcecie, już nie widzicie możliwości ratowania, to kochani, jest możliwe, że podejmiecie taką decyzję w przyszłym Jest to możliwe. Uważamy natomiast na jakiegoś lowe lub na osobę złośliwą. Jest również pokazany wracacz. E, już tam nieważne, czy jesteście singlem, czy macie jakąś osobę przy, przy uboku, ale wracacz niestabilny, który nie ma gdzie iść. No dzisiaj bo nie ma gdzie iść. Wykruszyły się mu wszystkie opcje, gdzie przyjdzie do wodnika. A wodnik co zrobi? No nie wiem. No, mam nadzieję, że coś bardzo, bardzo rozsądnego. Także tu, kochani, uważamy. Ale, ale... Singlaczku. I co ja mam Wam powiedzieć? Znowu lew. A znacie jakąś pannę? No, jakaś niedorobiona strasznie ta panna. Albo panna wchodzi między Was. Jest pokazana jakaś samotność w miłości, ym, samotność w miłości. Jakby to powiedzieć, nie, może. Właśnie, ja mam, ja mam wrażenie, że to może być jakaś bratnia dusza, no ale nie musi teoretycznie. Natomiast ja mam pokazane, że nie ma pojednania. Nie ma, nie ma czegoś z tym człowiekiem? Nie ma jakiegoś. Nie, nie wiem, czy pojednania w sensie powrotu, bo się już znacie, czy w ogóle jakby połączenia się jakiegoś, ale jest pokazane, że łączy Was z kimś jakaś silna pasja albo jakaś silna energia. Ale z jakiegoś powodu albo Wy, albo oni muszą być w odstawce. No, wy jesteście singlem. No to dla, no chyba, że wy ich tak aż. No ja nie wiem, może ich tak aż tak bardzo nie chcecie? Kto to jest w ogóle, Miśki? To jest coś, to jest jakaś niedojdzięta bratnia dusza. Niedojdzięta w sensie, że albo mieliście kiedyś szansę być razem i jej nie wykorzystaliście, albo to jest coś nowego, co dopiero przyjdzie yy, i z jakiegoś powodu nie możecie się. Połączyć, ale jest pokazana jakaś silna więź z tą osobą. Ale ja nie mam tutaj połączenia pokazanego. No? Kurde, blade. Wodniki, no jak to? Wyrażenie uczuć, wyrażenie miłości, powiedzenie, że się kocha, zrobienie gestu jest radą dla Was. Innym znakom nie biorę rad, ale inne znaki mają łatwiejszą energię. Wy macie trudną, utrudnioną. Czy Wy czujecie się przez kogoś porzuceni, osamotnieni, czy tamta osoba czuje się porzucona? Wyrażenie miłości, powiedzenie, że się kocha, zainicjowanie czegoś uczuciowo jest Waszą radą ogólnie na miłość, tak ogólnie na miłość. Albo jest to rada, żeby zacząć randkować, żeby otworzyć się na jakieś miłe spotkania, na miłe jakieś osoby. Ktoś was poprosi, zaprosi na randkę. Iść. No, iść. Hmm. Dziwne. Nie porzucajcie swojego dziecka dla nowej miłości. Jakby się pojawiła nowa, chodzi mi, żebyście nie zaniedbywali ci, którzy mają dziecko. Żebyście nie zaniedbywali swojego dziecka, dzieci, dla nowej miłości. Bo jest pokazana jakaś taka silna, dosyć energia. Jakaś bardzo silna energetycznie, ale z jakiegoś powodu wy nie możecie być razem w przymroku. Nie wiem dlaczego. Nie wiem czemu. No jakaś przegapiona okazja. Hmm. Ale wyrażenie uczuć. No bo nie mogę Was zostawić z czymś takim, no i co wodnik ma zrobić? O, to nie będzie nic. No nie, jest pokazane, że po pierwsze, jeżeli jest gdzieś osoba, w której się zakochacie, to należy to powiedzieć, należy zrobić gest jakiś w ich kierunku. Należy im coś powiedzieć, coś uzmysłowić, należy się do nich odezwać lub odpowiedzieć na kontakt, jeżeli oni się do Was odezwą. Ale jeżeli to z Wami nie rezonuje, bo to jest w ogóle jakiś wymysł nie wiadomo z dupy, to kochani, wtedy ta karta mówi o tym, żeby otworzyć się na randkowanie, iść nawet jeżeli nie macie Bóg w jakich planów, spotkać się tu, spotkać się tam, tu porozmawiać, tam iść na miły spacer, żeby tak, takie taki przyjemny czas spędzać z nowo poznanymi ludźmi, żeby się otworzyć na to. Może ktoś jest gdzieś trochę lekko przymknięty, a może jest gdzieś jakiś wodnik singiel, który jest tak bardzo zasiedziany w tej swojej singlowatości, że no nie za bardzo się otwiera na spotkanko, a propozycja spotkanka mogłaby być, no to ja bym poszła, ja bym poszła. Hmm. Ciąski, no. Wodniczu także dostaliście ekstra kartę. Proszę to wziąć pod uwagę. Dobra. Um, żeby, to, żeby to zrobić. Dobra. Um, lećmy dalej. Lećmy. Dalej. Wodniczek. Był rybę. Ry. Beczki. Co idzie do rybę? No proszę, proszę. A czekajcie, muszę zobaczyć, co się mi odwróciło. Ojeju, oh, dobra, wezmę, wezmę. Wezmę, bo mi to pasuje do tej pierwszej karty. Ale Wam jeszcze wyciągnę, czekajcie. Jezusicko! Ja Wam powiem tylko tyle, ci, którzy mają relacje. To będzie płodny rok. Płodny. No, no nic nie mówię. Płodny. Kochani, ym, zupełnie w ogóle, totalnie o tym nie chcę mówić, bo nawet nie wiem po co o tym gadam. Ale jeżeli się gdzieś jakieś przepiękne rybęki zastanawiają, czy napisze on do mnie, a on ma żonę, albo ona, która ma męża, czy do mnie napisze, ta osoba się do Was prawdopodobnie w przyszłym roku odezwie. Nie wiem, czy macie dzisiaj kontakt, czy nie. Ale ta osoba się odezwie, tylko że nic się nie zmieniło w życiu tej osoby. To tylko tak na boku mówię, to taki poboczny przekaz dla rybeczek, które przyszły na to czytanie, żeby się dowiedzieć czy on się odezwie, albo czy ona się odezwie, ale wiecie, że oni są w innym związku. Nawet w małżeństwie być może mają dzieci. Nie upieram się, ale jeżeli macie taką osobę, odezwą się, zrobią gest, tak? Możecie się nawet spotkać. Ale nic się nie zmieniło, niestety, kochani. No. Singlaczku, czy ty musisz cierpieć i wzdychać? Błagam, ile jeszcze? Rybki? Od jakiego znaku ja zaczęłam? Od skorpiona. I skorpion miał pokazane, że zakończy coś w końcu. A rybeczki też by mogły. Mogłyby dokładnie wszystko to samo zrobić co skorpion. Pójść po rozum do głowy i zakończyć coś. Ja mówię do singli, prawdopodobnie. Coś emocjonalnego zakończyć. Czy ja mówię do rybeczek o tym cieciu, który ma żonę, albo o tej cieciówce, co ma męża i ma e, tutaj no, nie za bardzo plany wobec was? Czy ja mówię o tej osobie do was, singlaczki? No. W tym roku, przyszłym, 2024. Pewnie, że jest szansa, żeby to zakończyć. Na zawsze zamknąć. A czy rybki to zrobią? Nie gdzie zrobią. Zrobią. Myślałby kto, że rybki zrobią. Rybki jak raz pokochały, tak będą kochać do końca życia. Nie ma przeproś. Mśki mm -mm. śledzik. Dobra, posłuchajcie. Posłuchajcie. O Jezu, asmone. Mówię wam, jeżeli ktoś chce, jeżeli mnie słuchają rybęki, które mają relację. Zastanawiają się, czy on się oświadczy, czy zamieszkamy razem, czy kupimy dom, mieszkanie, czy zajdę w ciążę, czy urodzę dziecko, czy założymy rodzinę. Nie wiem, wszystkie tego typu rzeczy. Tak, to jest ten rok. Tak, tu, tu i tu i jeszcze szóstka kurde monet, jeszcze kasy, tyle że masakra. Dla relacji, które nie są nadszarpnięte, bardzo, bardzo dobre. Patrzcie, miało, ja nie wiedziałam, że będą wychodziły. Ja myślałam, że będzie dla problematycznych wychodziło. A wychodzi też dla dobrych relacji. E, różne tutaj wychodzą te, e, te rzeczy. Ale co chciałam powiedzieć. Jeżeli nie macie żadnej poważnej relacji, możecie poznać, możecie poznać... Słuchajcie, um, ja nie wiem, czy kiedykolwiek użyłam na moim kanale e, tą, to hasło... Partner docelowy, bo ja w ogóle nie wiem, co ludzie mają na myśli, jak mówią partner docelowy, dlatego że co to znaczy docelowy? Kto, to, kto o tym decyduje? Kto decyduje, czy to jest partner docelowy? Co to znaczy? No co, no, czy, się, czy wyjdziecie za niego za mąż, będziecie miały z nim dzieci? No być może, ale skąd wiadomo, że to jest docelowy? Przecież w każdym związku są kryzysy, a ludzie albo kryzysy rozwiązują, albo wychodzą ze związku. Co to znaczy partner docelowy? Ale to jest właśnie taka energia. Nie absolutnie żaden partner docelowy, bo ja nie cierpię tego określenia i go staram się nie używać, ale ktoś, kto miałby wobec was poważne plany. A jak mówię poważne, to mam na myśli kurde poważne: w sensie zostań moją żoną, zostań moim mężem, bla, bla, bla i tak dalej, ciąża i w ogóle. Jest, jest, jest. Kochani, bardzo dobre rzeczy. Jeżeli macie problematyczny związek, wy możecie się umówić ze swoim związkowcem problematycznym na naprawianie i to się uda. Jeżeli tylko chcecie. Jeżeli nie chcecie, kochani, to wyjdźcie z tego. Ja nie mówię, wy nie musicie tego robić. Ja mówię, co jest możliwe. Jest możliwe. Jest możliwe. Bardzo dużo opiekuńczości, bardzo dużo stabilizacji. Pieniądze, oferty, podarunki, nie wiadomo co. Ach, i ochy i achy. Ale u singlaczka, bombelaczka, który nie wchodzi mi w tamtą energię, bo mógłby, tylko zostaje mi w tej energii wzdychania do kogoś. Pamiętajcie, single, to co powiedziałam przed chwilą, to też jest dla Was. Wy możecie tą osobę poznać, tego partnera do małżeństwa, do czegoś. Pod warunkiem, że nie jesteście tym singlem, o którym teraz mówię, mianowicie siedzę w samotności, nie mogę przestać o nim o niej myśleć, może wróci, może wróci, och, och, zobaczmy jego Facebook, zobaczmy jego jakiś tam inny Whatsapp czy cokolwiek. Zobaczmy, co robi, czy jeszcze jest z żoną albo z mężem. Jeżeli takie coś będziemy robić, miszki Sory. Ja, ja nic wam nie powiem. Nic wam nie powiem i nawet nie będę już rozwijać tego tematu. Jest śledzik, jest. Jeżeli wy jesteście singlaczkiem, bombelaczkiem, który absolutnie nie uważa, że to robi, to jeszcze jest taka opcja, że jest gdzieś osoba, która po was wzdycha bardzo i śledzi. Bardzo śledzi. Obserwuje, patrzy oczami, tak? No, to tyle, to tyle. Misiaczki, no, kurde! Dużo znaków ma takie dosyć szanse na przyszły rok. Fajne to jest, podoba mi się to. Um, bardzo fajne. A ja nie powiedziałam, przecież dzisiaj 29 listopada to jest 11:11. 11. 2 plus 9 to jest 11. 11:11 11. manifestacja. Może dlatego te przekazy takie są. Macie manifestować to życie dobre, które tu wychodzi. No, miszki, dobra. Kochani, lecimy dalej. Bar. Baranku. No, to ja nie wiem, jak mi się to odwróciło, ale odwróciła mi się dwójka kielichów. No, absolutnie jej nie wsadzam z powrotem. Tylko tu na centralnym miejscu ją sobie zestawmy. I lecimy dalej. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że macie szansę na miłość, lub macie szansę na, szczę na szczęście w miłości, miłość na dogadanie się z kimś, na jakieś pojednanie, że jest szansa. Pytanie tylko, czy nie będziemy mieć jakichś przeszkód, yy, no, które jakoś trzeba będzie pokonać. Zobaczmy, kochani, zobaczmy. Baraneczku. Przeprowadzka może być problemem dla kogoś. Przeprowadzka, frustracja, niezadowolenie z powodu przeprowadzki. Ale co to znaczy, że musicie y, się przeprowadzić do tej osoby i, i coś jest nie tak? Zwłaszcza ci, którzy mają dzieci. Y, słuchajcie, przeprowadzki do jazdy to więcej jest, y, nawet nie tyle płaczu o to, co więcej jest jakiegoś takiego wzdychania i niezadowolenia, niż to warte, moim zdaniem. No ale okej. Okay. Chyba, że. Yy. Chyba, że. Jest jeszcze taka możliwość, że o kurde, dobra, nie, dobre, u gwiazda, no, miśki powiem wam jakie macie znaki zodiaku, bo ich bardzo dużo jest. Wodnik, ryby, rak, ee, lew, znowu ryby. Nie, to nie jest karta znaku zodiaku. Może baran. No, ale dobra, to i wy jesteście baranek, kochani. Dwie karty ryb, rak, i wodnik i lew są pokazane akurat w waszym tym, więc jeżeli znacie jakieś osoby tak, o tych znakach, to, to może coś mieć wspólnego z tymi osobami, ale pamiętajcie, nie bierzcie tego za bardzo pod uwagę, bo to są. To jest tylko taka energia. No, ja o tym mówię, no bo się pojawiło i tyle, ale to, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że baranek albo musi się przeprowadzić za miłością, wyjechać i. Jest niezadowolony albo dziecko baranka jest niezadowolone z przeprowadzki, lub, lub um, jakieś, um, jakaś rozłąka geograficzna i będziecie musieli do siebie dojeżdżać. W sensie nie, że wyjedziecie do nich, żeby z nimi mieszkać, tylko, albo oni do was, żeby z wami mieszkać, tylko że jest rozłąka i ktoś jeździ, gdzieś jeździ i jest daleko. I jest ktoś niezadowolony. I to powuje, powoduje, powoduje destabilizację. Ale jeżeli skupicie się na miłości, którą macie, ja mówię do dobrych związków teraz najwyraźniej, to kochani pokonacie tą przeszkodę. To jest jakaś przeszkoda geograficzna. No, gdzieś. Um, coś jeszcze miałam powiedzieć. Aha, jeżeli macie bardzo negatywną relację, negatywną, w sensie, że od dawna nic tutaj już nie ma. Yy, słuchajcie, zwróćcie uwagę albo jesteście tylko dla dziecka z tym człowiekiem, albo nie wiem dlaczego, ale ja o dzieciach chciałam właśnie powiedzieć. Yy, zwróćcie uwagę na swoje dziecko lub dzieci, jak one w ogóle podchodzą do waszej relacji. Bo ja, ja wiem, no fajnie jest, żeby dziecko miało stabilny dom, ale. Jeżeli dziecko obserwuje, że ta, to małżeństwo rodziców nie jest zbyt dobre, nie jest zbyt stabilne, to tak naprawdę uczy się, że tak wygląda miłość. A to może nie o to dokładnie chodzi. Ja bym pokazała dziecku, czym jest prawdziwa miłość. Jeżeli nie można tego pokazać z partnerem, partnerką obecnym, może można się dogadać jakoś, żeby się rozstać w miarę możliwości polubownie i na przykład, nie wiem, no. Poszukać prawdziwej miłości. Wy macie pokazane, że wy macie szansę na miłość. Albo macie się skupić na miłości, bo macie ją, a przeszkody to są tylko takie przeszkody, które pokonacie, bo macie miłość. Albo jest rzeczywiście problem w jakimś związku i wtedy skupienie się na miłości to będzie bardziej pod kątem, no, ty powinnaś, czy powinieneś pokazać swojemu dziecku, czym jest miłość. Może trzeba to z kimś innym pokazać, dziecku. Nawet jeżeli to nie będzie ojciec dziecka czy matka dziecka. To jest do przemyślenia, bo to jest. Ja wiem, że to nie jest jakaś łatwa sprawa tutaj, także, ale to jest do przemyślenia. Ale kochani, nad tym wszystkim, co tutaj jest problematyczne w jakimś domu, w jakim, albo w jakieś przeprowadzki, jakieś wyjazdy, jakieś emocje, jakiś żal, ale nie taki straszny, tylko taki no trochę żal, nad tym wszystkim góruje miłość. Więc Prawdopodobnie przynajmniej część z was, którzy macie relację problematyczną, kochani, wy macie miłość i na tym i tego się należy um, przytrzymać w przyszłym roku, bo jest. A jeżeli jej nie ma i wiecie, że jej nie ma, to trzeba się zastanowić, że może by trzeba było jej poszukać gdzie indziej. Ale wtedy trzeba z tym rydwanem być może się wyprowadzić. Wiecie o co mi chodzi? I wtedy ta zmiana domu to będzie wyprowadzka od obecnej osoby. To wtedy na takiej zasadzie, nawet jeśli dziecko, czy jeżeli macie, nie będzie zbyt zadowolone z tego. Ale tutaj chodzi też o takie niekreowanie takiej sytuacji w domu, gdzie naprawdę w ogóle nie ma nic między ludźmi już, a dziecko na to patrzy i myśli, że to normalne. To jest do przemyślenia, bo to jest trudna sprawa. Ja bym przede wszystkim miała w głowie to. Że albo jesteście barankiem, którego naprawdę łączy z kimś miłość, a wszystkie przeszkody są do pokonania. Albo jesteście barankiem, który się musi zastanowić nad tym, czy między Wami jest jeszcze miłość. Ale Wy to będziecie w stanie rozpoznać. Tylko jest kwestia podjęcia później jakiejś decyzji. Jest kwestia podjęcia decyzji. Miłość jak najbardziej do osiągnięcia. Także to dla ludzi, którzy mają jakiegoś ludzia, tam karta spełnienia marzeń jeszcze pod spodem talii była, a tymczasem dla singlaczka nowe życie, nowy początek. Wyjście na jaw czegoś lub zobaczenie jakiejś prawdy, siła, bratnia dusza, bratnie dusze jakie bratnie dusze z kim? Bardzo silny związek z kimś, nowy silny związek. Jest szansa. Zobaczycie jakąś prawdę o jakiejś osobie. To jest jakaś bratnia, to jest tak jakby. Nie, że przeznaczone. Ja nie lubię o przeznaczeniu gadać, ale tak jakby te dwie osoby łączyła bardzo silna więź energetyczna. Taką osobę możecie dopiero poznać w przyszłym roku, jeżeli jesteście singlem. Jeżeli jesteście singlem, no. To może być lew, to mogą być ryby, ale nie muszą. Ja raczej, jak już bym miała wybierać pomiędzy lwami, lwami, lwem a rybami, to raczej na waszym miejscu wybrałabym lwa w tym wypadku, jak, tak jak mam tu pokazane. Ale tak jakbyście zobaczyli jakąś prawdę, tak jakby się wam nagle oczy, tak jakbyście przejrzeli na oczy, o cholera, ja mogę mieć nowe życie, ja mogę być szczęśliwa w miłości. To jest tak, jakby to było całkowicie całkowicie nowe. Ale przy tym jest karta przejrzałam na oczy, zobaczyłam czym jest miłość, zobaczyłam, że mogę mieć miłość. A? No właśnie. Należy o tym misiaczki pomyśleć na spokojnie. No dobra. To był baranek, teraz, by czuli siu. By. czuli jeszcze raz. Ale się fajnie tasują te karty. Ym, byczulisiu. Ja podczas przeprowadzki znalazłam ym, talie. Nie pamiętam, czy te, te same, czy inne. Być może inne, ale też Ciro Marketi z tych takich dużych. Z tych dużych. Talie całkowicie nie otworzono. Zapieczętowano. No, kurde. Dawno ją kupiłam i zapomniałam, włożyłam ją gdzieś do szafki. A przy przeprowadzce się wszystko znajduje. Wiecie, jak to jest? No. Wyczu. No ojeju, no dobra, poczekajcie. Tych nie biorę, bo się nie odwróciły. Tą biorę, bo się odwróciła. Planowanie czegoś. Wyjście z konfliktu. Wyjście z walki. Ulga. To nie mówi wprost o żadnych związkach konkretnych, ale jeżeli ja mówię do ludzi, którzy mają bardzo nadszarpniętą relację Związkowo romantyczną, ale coś mają, bo ja teraz mówię do tych, którzy coś mają, jest pokazany nowy horyzont, jest pokazana nadzieja, odzyskanie nadziei. Dla niektórych z Was jakaś choroba zawitała do Waszego domu lub do Waszego związku. Jest pokazana ulga i jest pokazane zakończenie jakiejś walki i nowy horyzont lub nadzieja, odzyskanie nadziei. Więc to jest bardzo takie pozytywne. Ale jeżeli jest gdzieś by czulić, który się cholernie męczy w jakiejś relacji, naprawdę nie ma już ochoty się męczyć, chce już mieć ulgę, chce już przestać o to walczyć, przestać się kłócić, już mieć spokój święty, też te karty o tym mogą mówić. Czyli teoretycznie te karty nie mówią wprost, czy wy z tą osobą, z którą dzisiaj jakoś tam jesteście w jakiejś relacji, czy z nimi będziecie w przyszłym roku, czy nie będziecie. One mówią tylko o tym, że jest odzyskanie nadziei, planowanie przyszłości. Um, jakieś nowe horyzonty, idzie do was to, na co zasługujecie i czego chcecie, w sensie pozytywne rzeczy, a jednocześnie um, wyjście z konfliktu lub zaprzestanie jakiejś walki, że już nie musimy o coś walczyć i ulga, ulga. No. Naprawdę dla niektórych z Was to jest taka ulga dobra, no to już możemy być razem, dobra, to już, to już bądźmy razem, już planujmy życie, ale dla niektórych to jest ulga w postaci dobra, idź już człowieku, idź już, dobra, już mam dosyć. Jakby nie było dla Was to jest ulga, więc jeżeli się gdzieś jakiś byk męczy, to zostanie z niego ten ciężar zdjęty, jeżeli jest gdzieś jakiś byk, który się męczy, ale jeżeli byk, nie męczy się, znaczy być, być może się męczy, ale chodzi mi o to, że nie chce się rozstawać eee, i chciałby zacząć planować życie i chciałby w końcu, żeby nie było przeszkód. Nie wiem, jakie to są przeszkody. Różne mogą być przeszkody u ludzi. Mogą być chociażby finansowe problemy. No to mamy, nie musisz już walczyć, planuj przyszłość, masz ulgę, nie masz już tego ciężaru na plecach. No i to jest pozytywne ulga. I to jest pozytywne. No dobra, kochani. Pamiętajcie. Karta nadziei i patrzenia na horyzont, na którym już widać Wasz stateczek, który do Was płynie. A co jest na stateczku? Spełnienie, kurde, marzeń. Miśki! No. Wiecie, o co chodzi. Ja się, ja się tak żartuję. Sorki, nie, mam nadzieję, że nie przestraszyliście strasznej Ewusi. Nie, kochani, naprawdę, spełnienie marzeń na horyzoncie. Także, kochani, na spokojniutko. A co robi singlaczek, bombę? Bombelaczki? A weźcie, no mi powiedzcie, co wy kurde robicie. Co to w ogóle jest? Czy ja, nie, to być. Oj! Być, się? siu. Być, No. Posłuchajcie, jest gdzieś jakaś osoba, która. Ym... I teraz tak. Albo byliście razem, rozstaliście, ale o nich cały czas myślicie, albo nigdy nie byliście razem, ale jesteście bratnie dusze i macie niespełnioną miłość. Dlaczego ta miłość jest niespełniona? Dlatego, że ktoś postanowił być rozsądny. Co ma rozsądek do niespełnionej miłości? Ja się pytam, może jest za dużo ludzi. Może, że ktoś nie chce pchać. Um, jest pokazane, że jest niespełniona miłość. Dla niektórych z Was być może tak, jakieś bratnie dusze, nie wiadomo co. Być może, ale się nie upieram. Być może niespełniona miłość, dlatego że ktoś był niestabilny i nie potrafił wam dać tej miłości. Nie potrafił wam dać związku. Czemu ta osoba się tu pokazuje w 2024 roku? Ja się pytam! No? No czemu no? No nie wiem. I jest pokazane, żeby czulić, będzie musiał zdecydować. Bo co? Bo wraca Lowelas i co wy będziecie decydować? A propos Lowelasa, kurde. Śki, już dwa razy powiedziałam na was, kurde. Tak nie może być. To tak nie może być. Dobra, nie podoba mi się to. Kochani, uważa... O Jezu. Dobra, jest coś pozytywnego. Uważajcie od kogo bierzecie ofertę miłości. Nic więcej nie mówię. Jest pokazane zablokowane mówienie o miłości. Być może jest ktoś niedostępny dla Was, a być może Wy jesteście zablokowani na miłość. Może to jest Wasza blokada. Może to ma coś wspólnego z czyim dzieciństwem. Nie wiem, nie zgaduję. Ale zablokowanie jest gdzieś by czulić, który owszem mógłby iść podrywać albo być podrywany. Mógłby. Wolna droga. A dlaczego nie jest? Bo jest zimny. Czemu jest zimny wyczulić? Dlatego, że się zamknął na miłość. On już nie będzie czekał. W ogóle o co chodzi? Co to za jakieś zabawy w miłość? Wyczulić, chce mieć święty spokój. Pod kocykiem, z herbatką, z winkiem, nie wiem z czym. No, no i tak to wygląda. Kochani, to samo Wam powiem, co przed chwilą powiedziałam do Baranka. Wy macie kartę. No, akurat oni mieli inną, wy macie inną. Szczęścia i spełnienia. I jakiegoś szczęścia w miłości, jako coś, co, na co macie, jest potencjał na to w przyszłym roku. Dlaczego tego byście nie robili, albo dlatego, że wracacie do niestabilnej przeszłości, albo dlatego, że jesteście zamknięci. Zamknięci. Ja nie mówię, żeby się otwierać na Beleco w sensie jakichś niestabilnych ludzi, wracaczy i tak dalej. Ja mówię tylko, że jeżeli. Będą możliwości, żeby randkować, to randkować, otworzyć się, dlatego że karta słońca jest pokazana w potencjale. Ona nie wyszła we właściwym e, tym. Czyli to nie jest coś, co jest Wam dane na przyszły rok, ale jest to potencjalnie tutaj możliwe. Dlaczego Wy tego byście mogli nie zdobyć? Dlatego, żebyście się zamknęli. Zamknęlibyście się dlatego, że nie wierzycie w miłość i macie to w uchu i będziecie zimnym by czuli się, Albo dlatego, że cały czas gdzieś tam jest jakaś niespełniona miłość. Niespełniona, no. Ja nie mówię. Niektórzy mają być może jakąś bratnią duszę. Może i ktoś na kogoś czeka. Ale trzeba uważać. Trzeba dobrą decyzję tutaj podjąć a propos jakiejś ewentualnej przeszłości. Dobrą decyzję podjąć. No. Kochani. No. Ciekawe, ciekawe. Bardzo ciekawe. Napijmy się zimnej herbatki. No bo czemu nie? I ci O Jezu. Jak ja nie lubię zimnej herbaty. I lecimy z bliźniętami, bliźnięta jeszcze raz i lecimy. No dobra, co tam? U bliźniąt w dwa. Uu, w dwa Coś trzeba pogodzić. Odległość jest pokazana, kochani. Ojeju, trzeba bardzo będzie mądrze to wymyślić. Śledź, ślicz. Niektórzy mają pannę, ale nie musi być. Nie przejmujcie się. Odległość albo podejmowanie decyzji a propos odejścia. Weźmy karty dla singli i zaraz wam będę mówić em, wszystko, co tu jest, dobra? A, czekajcie, odwróciła się jakaś karta. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Walki lub rywalizacji. Karta. Rywalizacja, z kim będziecie rywalizować, o co? Albo kto będzie rywalizował z kimś o was? Jest pytanie do was mi. Co ja powiedziałam przed chwilą, czy jaka karta odwróciła? Walki, tak powiedziałam? Tu! Jezu. Miszki. Ale jaja. No dobra. No dobra. Kochani, jest jeden motyw prze... Jezusicku. Pff. Nie wiem, co wam, co wam mam powiedzieć. Nie wiem, co Wam mam powiedzieć. Ja ja opowiem historię. Ehm, no, no, tą, która jest w kartach. No nie jakąś rzeczywistą. Jest gdzieś jakaś, um, um, jakiś związek, jakaś relacja. E, to nie musi być zła relacja, to może być dojrzała relacja, to może być pozytywna relacja, ale czegoś brakuje w tej relacji. I jest gdzieś osoba trzecia i jedna z osób z tej relacji, z tą osobą trzecią, ma. Um, no, bardzo, 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 bardzo silne połączenie duchowe i uczuciowe. I ja nie wiem, kto jest diabłem dla kogo już teraz. Ja nie wiem, kto dla kogo jest diabłem. Czy osoba trzecia jest diabłem dla tej dwójki, bo wchodzi między nich? Czy osoba z tej dwójki, ta, która nie ma drugiej osoby, jest diabłem, czyli czymś toksycznym, która trzyma tą drugą osobę, żeby nie mogła być z tą bratnią duszą. Oj, to jest jedna historia, zaraz Wam powiem. Drugą, kiedy są dwie osoby i nie ma takich kurde problemów. Ja Wam powiem tylko tyle. Ja nie wiem, czy o Was ktoś walczy, czy Wy macie jakąś relację i o Was inna osoba walczy, i rzeczywiście Was coś łączy, i tu będzie problem. Ja nie wiem jaką podejmiecie decyzję. Mało tego, nie zamierzam wam nawet doradzać, bo nie wiem co macie zrobić. Tutaj jest em, to nie jest tak, że jest zła relacja i dobra relacja. Jest dojrzała relacja, być może karmiczna i relacja em, duchowa, miłościowa, bardzo, bardzo głęboka. I ja nie wiem co wam mam powiedzieć, kochani. Bardzo duża miłość. No, nie, w ogóle Wam nie powiem, co macie zrobić. Nie wiem, ale jest ten problem pokazany. E, być może Wy macie ten wybór do zrobienia i to będzie trudny wybór, ale być może Wy jesteście jedną z tych osób. Na przykład, singlaczkiem Bogu Ducha, kurde winnym, który będzie musiał walczyć o miłość. Dlaczego walczyć? Dlatego, że Wasza osoba, e, Wasz wybranek, Wasza wybranka, osoba, która, z którą połączy Was to bratnie duszostwo, ma kogoś. I dlatego jest pokazana walka i rywalizacja. Walka o miłość. Za dużo ludzi. Nie chcę Wam nic obiecywać. Mam zasugerowane, że jest możliwe, że wygracie walkę, jeżeli to wy walczycie o inną osobę. Żeby do was przyszli, a nie tam. Jest to możliwe, bo jest pokazana radość, jest pokazane bardzo, bardzo silne połączenie między ludźmi. Słuchajcie, to jest takie połączenie, ja nie chcę mówić tu o jakichś tam płomieniach czy innych działdziejstwach, ale to jest tak silne połączenie, że ta dwójka ludzi się, jeżeli chyba, że się jeszcze nie znacie, jeżeli się jeszcze nie znacie, to się rozpoznacie od razu. To, jest, to są ludzie, którzy się od razu rozpoznają. Bardzo to jest silnie pokazane. Bardzo fajnie, no ale, no ale tak trochę. Problematycznie. No to nie wiem, co wam powiedzieć. Dobra, takie coś niektórych czeka w przyszłym roku. To ja mówię jako ostrzeżenie. A może Wy to już dzisiaj wiecie, bo już wiecie, że macie dwie osoby. A może jeszcze nic nie wiecie, bo jesteście Bogu, ducha, winnym singlem i nagle się zakochacie w człowieku. A tam problem. Może tak być. Może. No, jest pokazane, że trzeba będzie się dojrzale zachować i trzeba będzie. Wyjść z roli diabła. Wy nie bądźcie diabłem. A jeżeli ktoś dla kogoś jest diabłem, to niech się ci uwalniają, którzy się muszą od diabła uwolnić. Diabeł, czyli uzależnienie emocjonalne, na przykład finansowe, albo jakaś klatka, jakaś sytuacja lękowa, czy coś takiego. No. Wy nie bądźcie diabłem. I jeżeli wy macie diabła w swoim życiu, to też nie pozwólcie mu wpływać na wasze decyzje. Ale tak poza tym. To mówię, no być może ktoś, w kim wy się zakochacie, musi sobie poradzić z jakimś klatkowym, z jakąś sytuacją klatkową. Jeżeli jest was dwoje, macie pokazane jeżdżenie z jednego miejsca na drugie, albo macie pokazane to kto przyjedzie, ja czy ty, ja czy ty. No i nie wiadomo, kto przyjedzie. Dwójka monet, szóstka mieczy. Nie wiadomo, kto ma przyjechać. Dobrze to rozważyć, dojrzale. W rozmowie. Niech nie będzie czegoś takiego, że, och, ja mam tu pracę, och, ja mam tu pracę, o, zróbcie tak, żeby to było dojrzale. Być może jedno z was ma dzieci, jeżeli jest taka sytuacja. Weźcie pod uwagę to, że dziecko ma jakieś życie, jaką szkołę. To trzeba dojrzale roz, ten, jak to, jak to się nazywa, rozwiązać. Pracę wszędzie można znaleźć. Zmienianie całego życia jakiemuś być może Bogoducha winnemu małemu dziecku, to może być trauma. Nie każde dziecko tak łatwo sobie z tym poradzi. Zastanowić się, tylko tyle mówię, nic więcej, nie mówię Miśki. Dobra. Jeżeli jest gdzieś relacja bardzo, bardzo problematyczna, będziecie się w przyszłym roku zastanawiać, czy odejść, czy iść na terapię. A być może pójdziecie na terapię i w miarę tego, jak będziecie chodzić na tą terapię, w miarę upływu czasu, będziecie coraz bardziej widzieć, że być może jedyne co to, jakoś się rozstać. Ktoś będzie rozważał rozstanie. Albo przeprowadzki, wyjazdy. Albo przeprowadzki, wyjazdy. Uważajcie na diabła, na kuszące jakieś osoby. Uważajcie, żebyście wy nie byli diabłem, żebyście wy nie byli dla kogoś toksyczni. Ja nie mówię, że jesteście. Ja mówię tylko, żeby uważać. Dlatego, że coś toksycznego lub coś bardzo, bardzo kuszącego. Jeżeli ktoś ma bratnią duszę, lub jakieś tam dziwne płomienie i tak dalej, kochani, to czasami jest diabeł. Ja wiem nie powinien być Borany Boskie, przecież on nie powinien być toksyczny, a czasami jest. Dlaczego? Dlatego, że bywa, że wchodzi między dwoje ludzi, którzy najpierw powinni sami sobie poradzić ze swoim tam jestem czy nie jestem z tobą, a potem dopiero ewentualnie iść do bratniej duszy itd. itd. Jest to sytuacja problematyczna. Słuchajcie, strasznie długo gadam. Muszę już skończyć gadać i iść na raczulisia. Walka o miłość, wygrana, radość, szczęście. Jest w potencjale pokazana na przyszły, na przyszły rok. Wy możecie zdobyć wielką miłość w przyszłym roku. Nie musicie jeszcze dzisiaj znać tej osoby. Nie musicie. Mm, 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 nie. Ale jest pokazane, że o coś będziecie chcieli zawalczyć. Dlatego, że to jest y, jakaś bardzo silna. To jest jakaś bardzo silna y, chyba relacja. To, co się niektórym szykuje, tutaj, kurde. No raczulisiu, -ra przepiękne. Jest gdzieś jakaś osoba będąca w związku tylko dlatego, że są dzieci. Jest pokazane, że ktoś się nie czuje zbyt stabilnie, czuje się samotny w tym związku, ale jest dobrą matką, nie chce zostawiać nie, czy nie tyle zostawiać, co nie chce rozbijać dziecku rodziny. Tyle. Kurde. A co nowego? Słuchajcie, jeżeli jesteście singlem, wy yy, niektórzy z Was. Oj to może być rok karmiczny dla niektórych. Karmiczny. Niektórzy z was, jeżeli jesteście singlem, ale macie dzieci, moglibyście chcieć skupić się na swoich dzieciach w tym roku 2024, a nie na poszukiwaniu związku. Mogłoby tak być, no. Ja wcale nie mówię, że to jest coś złego, ale może tak być, że w pewnym momencie pomyślicie, że kurde, mam dziecko, nie mam jak randkować. Zastanówcie się, czy wasza matka albo w ogóle babcia dziecka albo jakaś osoba z rodziny, zwłaszcza starsza osoba z rodziny, nie mogłaby wam pomóc przy dziecku. To tak trochę dla singli bardziej. Ale jeżeli macie związek podupadający, kochani, ja wam powiem tak. Trzeba się będzie zastanowić, dlatego, że w przyszłym roku to jest, taki, to jest taki rok, kiedy mogłyby wychodzić jakieś rzeczy. Ja nie mówię, że najaw, że zdrady. To, to nawet nie jest taka energia. To jest... Um, mogłyby wychodzić rzeczy karmiczne, czyli mogłaby się pogłębiać taka energia m, poczucia nie wiem, czy chcę sobą jeszcze być. I ja nie wiem, czy Wy tą decyzję będziecie podejmować w przyszłym roku, ale jest pokazane, że... że mogłoby być poczucie... U kogoś, że ma związek, ma poważny być może związek, ale jest zupełnie sam. I jest gdzieś jeszcze osoba, nieważna płeć, kobieta, mężczyzna, to nieważne, to może być jedno i drugie, która ma na głowie wszystko, całkowicie wszystko, jeszcze musi utrzymywać drugą osobę. I nic nie ma za bardzo, ani pomocy przy dzieciach, ani pomocy finansowej, ani pomocy w domu od tej drugiej osoby, ale siedzi w tym. Dlatego, że nie chcę być sama. Ale należałoby się samej siebie czy samego siebie zapytać. A teraz co masz z tej osoby? Nie wspieracie finansowo, nie wspieracie w domu, nie wspieracie przy dzieciach, nic ci za bardzo nie daje. Wszystko ty robisz. To co ty masz? To czy ty nie jesteś już sama, sam? Ja tylko tyle mówię. Dlatego, że do mnie często przychodzą dziewczyny, które mają właśnie taki dylemat, no ale co to będę sama, jak ja sobie poradzę? Zaraz, zaraz, zaraz. Ale ty już teraz jesteś sama i sobie radzisz. To jest tylko kwestia poproszenia delikwenta, nie wiem, czy to jest ojciec z dziećmi, czy, czy kto to jest, ale poproszenia, słuchaj, może jednak powinieneś się wyprowadzić, albo ja zabieram dzieciaki, albo to bąki i się wyprowadzam. To jest tylko taka kwestia. Jeżeli pod warunkiem, że jesteście naprawdę nieszczęśliwi w tym związku, ja nie mówię do szczęśliwych związków, rany boskie, no proste, że nie. Ale kochani, zastanówcie się nad tym. Słuchajcie, coś jeszcze chciałam powiedzieć. Może być um, próba powrotowa do Was. Um, i to jest dlatego, że wy macie. To nawet mogła być młodsza osoba, a nie musi być. To jest dlatego, że wy macie bardzo dużo miłości i bardzo. Duży, jesteście, jesteście, bardzo opie, jesteście w ogóle z natury bardzo opiekuńczą osobą. Miłość opieka. Wy, wy potraficie naprawdę bardzo się zaopiekować swoim związkowcem, swoją rodziną, bo macie to w naturze. I jest to pokazane w karcie cesarzowej. Ale ja nie wiem, czy jakikolwiek powrót wam coś da. Czy to jest tylko po to, żeby tam, ta druga osoba miała to wszystko od Was? Czy to nie jest przypadkiem tak? Jest gdzieś jakiś raczulisz, który ma karmę matka-dziecko z tym człowiekiem, z tym romansistą jakimś. Karmę matka-dziecko. I ten człowiek przychodzi do Was, żeby dostać, żeby być zaopiekowany, żebyście Wy się nim zajęli. A nie wiem, czy daje Wam poczucie bezpieczeństwa, zarówno finansowego, jak i emocjonalnego. To jest do zastanowienia, jeżeli to jest cofka powrót, chyba bym nie brała. Jeżeli mam być szczera, chyba bym jednak nie brała. Jeżeli jest gdzieś jakiś raczulisz, który ma dobrą relację, nie ma żadnych problemów w relacji, to ale zastanawiacie się nad posiadaniem dzieci i rzeczywiście chcielibyście posiadać dzieci, to jest dobry rok na zachodzenie w ciążę, ale jest oczywiście od razu pokazane, że musielibyście zrezygnować w pewnym momencie z pracy, ci, którzy zachodziliby w ciąży, no prosta, nie? Yy, I że musielibyście to dobrze zaplanować. Jest również pokazane, że niektórzy z was mogliby być w tej ciąży trochę osamotnieni. I ja się zastanawiam, dlaczego. Czy to jest dlatego, że na przykład. Um, nie wiem, mieszkacie za granicą i nie macie pomocy dziadków. Czy to jest raczej dlatego, że na przykład wasz partner dużo by pracował, żeby zarobić na nową rodzinę, na dziecko i tak dalej, i wy byście jako matka lub jako kobieta w ciąży byli tak troszkę zostawieni sami sobie. Dobrze byłoby wcześniej obgadać te sprawy, jak to organizacyjnie wszystko zrobić. Ale jak będzie ciąża, to będzie ciąża i tak będziecie zadowoleni, bo macie, e, macie kartę macie kartę matki pokazaną. Także, kochani, tak, może być zapracowanie i poczucie alienacji w jakimś związku. Jeżeli uznacie, że ten związek nie daje Wam jednak szczęścia, może być tak, że będziecie chcieli przejmować kontrolę nad swoim życiem. Ja nie mam tu wprost pokazanych rozstań i rozwodów, ale możecie się zacząć zastanawiać przy mroku, ci, którzy mają relacje. Jeżeli jesteście singlaczkiem, bombelaczkiem, kochani, jest pokazane, że ciężko Wam znaleźć coś, co będzie Wam odpowiadać. I baj, coś, baj, coś, I mean, chciałam powiedzieć. Poprzez coś mam na myśli, mówiąc coś, mam na myśli em, człowieka. No to tak brzydko powiedziałam, no nie coś, tylko człowiek. Moglibyście nie widzieć człowieka, który Was aż tak zachwyci i który będzie aż taki fajny. W przyszłym roku i macie pokazane, a męczy mnie to. a tu jeden, tu drugi, tu jedna, tu druga. Są jakieś randki, ale jakoś tak nie bardzo jest na czym oko zawiesić. Zobaczmy, czy dostaniecie tutaj jeszcze jakąś dodatkową. Ja tym, którzy mają nie, niewyjaśnioną sytuację, biorę kartę dodatkową. Tym, co mają jasną, nie biorę. To tak dla wyjaśnienia, jakby ktoś miał pretensję. Coś jest niezakończone. Jest pokazane, że jest jakiś niezakończony cykl z przeszłości, coś w Was emocjonalnego, albo jakieś, właśnie jakieś, wraca. Jezu, macie szansę? Kochani, macie szansę. Macie, tu jest karta kochanków pod spodem talii. Coś jest niezakończone, coś, co trzeba całkowicie na zawsze już zamknąć w sobie, zamknąć w rzeczywistości, zamknąć, już nigdy do tego nie wracać, nie myśleć ani nawet o tym, bo, bo to może jest coś takiego. Biorę na siebie ciężar jakiejś przeszłości, mam bagaż, mam jakiś problem z przeszłości, a tutaj jednocześnie nie mogę nic ciekawego znaleźć. Ja pytam, dobrze, to co macie zrobić? zamknąć coś już na, już na zawsze. I wtedy, jak potasowałam kartę, od razu w podstawie mi się pokazała, pokazał potencjał na nową miłość. Potencjał na nową miłość. Kochani, może myślicie jeszcze o kimś, o kim już nie warto myśleć, po prostu. Także to się zmieni, jeżeli to się zmieni. Sytuacja się zmieni wtedy. No do... Misiaczki, lwiątko... Bombę lądką. jaczek. No dobrze. Zobaczę tylko, co mi się odwróciło. Wybór. Zastanawianie się nad ofertą. Komunikacja. Rozmowa. Wybór lwiątko może mieć w przyszłym roku jakiś wybór. O, wy nie możecie zdecydować? Co to jest? Czemu nie możecie kochanie zdecydować? ta sama karta wcześniej się odwróciła. Nie możecie się zdecydować? Niektórzy się będą... Ci, którzy mają stałe związki, mogą się trochę nudzić. A ci, którzy mają wybór, pokazują, że nie wiedzą, co wybrać. Tyle. Uuu. Oj, to powiem szczerze nudny rok. Lwiaczku. To tak nie może być. To tak w ogóle nie może być. No jak to? A... a. A. Wiem. Nie możecie wybrać, bo nie chcecie kogoś zranić. Dobra. Zobaczmy, co jest dla Singli na przyszły rok. Na przyszły. Miszki, no co was ten człowiek tak interesuje? Co to w ogóle jest? Po co wam to? Macie się nie łudzić. Posłuchajcie, Ym, dobra. Jest gdzieś jakieś przepiękne lwiątko, które czy to jest wolne, jest singlem całkowitym, ale zna jakieś osoby, które go interesują, czy jest w jakiejś relacji. Lwiątko pokazuje, że nie umie wybrać. To znaczy. Już mówię, nie tyle nie umie wybrać, bo lwiątko może wybrać, na przykład pozostając w jakiejś sytuacji, którą ma, to jest to jakiś wybór, ale lwiątko pokazuje, że nie wie, czego chce, że nie wie, czy dobrze wybrało, lub jeżeli jeszcze nie wybrało, to nie wie, co wybrać, bo nie wie, czego chce. A jeżeli lwiątko jest Bogu ducha winne, to być może ma do czynienia z człowiekiem, który nie wie, czego chce. Może tak być. W każdym razie. Wy się, wy się, ja, widzicie, ja chciałam powiedzieć, wy się dobrze zastanówcie, ale wy się bardzo zastanawiacie. Ba będziecie się bardzo przez cały rok zastanawiać, dlaczego jest totalny, totalne zamroże Słuchaj, zamrożenie decyzji. Kochani, zamrożenie nie można wybrać. Dlaczego? Dlatego, że gdybyście podjęli decyzję. To byście kogoś zranili. Jest pokazane cierpienie. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Wy możecie być wolni, i to jest człowiek, który do was wraca, i wy nie wiecie, czy go przyjąć z powrotem, dlatego że gdybyście go przyjęli z powrotem, być może byście cierpieli. To może być też coś takiego. Więc albo lew nie podejmuje decyzji, żeby kogoś nie zranić, albo lew nie podejmuje decyzji. Bo pamięta, że został zraniony i nie może wybaczyć, albo boi się ponownego zranienia. No, Miszki, tak to wygląda. Także, niestety lwiaczki, jest to troszkę sytuacja patowa. E, I wiecie co? Trudno. No, co Wam powiem, Rany Boskie? Ja Wam w ogóle nie będę nic doradzać, kogo macie wybrać. Jeżeli Wy, wybierając, ranilibyście jakieś osoby, na których Wam zależy, to być może należy się na razie wstrzymać. Być może tak. No. Być może należy się wstrzymać. A jeżeli jest coś powrotowe, jakaś akcja powrotowa, ale ten człowiek Was bardzo zranił w przeszłości, no to, kochani rany boskie, nie możecie im ufać. Nie możecie im ufać. Macie pełno jakichś negatywnych myśli na temat tego człowieka. Zero zaufania. Ja nie wiem, czy ja Cię jeszcze chcę. Ja nie wiem, czy Ty jesteś dla mnie dobrą opcją. No to oczywiście, że nie decydować. Oczywiście, że nie decydować. Także, kochani, ja Wam powiem tylko to: jeżeli w przyszłym roku przyjdzie do Was jakakolwiek poważna decyzja, brać czy nie brać na przykład wracacza, albo y, zostawiać to, a iść tam, czy nie robić tego, zamieniać sobie coś tutaj w życiu, czy nie robić tego, bardzo, bardzo uważajcie na decyzję, jaką byście podjęli, dlatego że jest pokazane, Przynajmniej dla części lwów, że można byłoby później w późniejszym czasie tej decyzji pożałować. Można by było później tej decyzji pożałować. Więc, żeby nie żałować tej decyzji, może rzeczywiście dobrze robicie, że na razie siedzicie. Wy mi pokazujecie, ja siedzę. Trochę mi się tu nudzi pod tym drzewem. Tak, tak, widzę Twoją ofertę, ale tu mam jeszcze inne oferty. Nie wiem, nie wiem, nie umiem zdecydować. Siedzę sobie w 2004 roku i sobie się zastanawiam i nie podejmuję decyzji. Więc to oczywiście jest dla tych lwów, które wiedzą, że takie coś mogłyby mieć. Jeżeli nie macie, to się nie przejmujcie, lecimy dalej. Singlaczek, bombelaczek, podrywanko i zabawa. Brak stabilizacji. Leczenie się z jakiejś przeszłości, gdzieś jest singiel przepiękny który leczy się z byłego związku jeszcze w przyszłym roku, albo singiel przepiękny, który um, być może wy teraz na przykład wychodzicie z tego związku, albo singiel przepiękny, który leczy się z, uwaga, relacji z ojcem. Relacja z ojcem jest pokazana. Niezbyt fajna. I dlatego tak to randkowanie wychodzi, jak wychodzi. Dlatego takie osoby przyciągamy, jakie przyciągamy. Więc leczenie, spokój, medytacja jest w ogóle pokazane, że Wy zamiast Wy owszem, wy możecie być podrywani w przyszłym roku przez różne osoby. Czy to wolne, czy niewolne, czy stabilne, czy niestabilne, w pracy czy poza nią, impreza za imprezą, różne rzeczy, lew się będzie podobał, ale i bardzo dobrze. Wy macie pokazane w przyszłym roku, że Wy bardzo na spokojnie podejdziecie. Słuchajcie, i tu i tu macie spokój i takie hmm, ja się zastanawiam. Ja niby jestem lwem ognistym i fajnie byłoby porobić dzikie seksy, ale kurde, posiedzę sobie pod drzewem, albo poleżę sobie i pomyślę, pomedytuję. Wy macie bardzo spokojny, spokojne podejście, takie pełne spokoju podejście do miłości w przyszłym roku. Single dobrze robicie, że nie robicie nic gwałtownie, na szybko i w jakiś taki sposób, wiecie jaki. I jeżeli wleziecie em, jakoś na początku roku w relację z kimś, kto ma i kogoś innego albo w kimś, kto nie chce poważnego związku albo z jakimś egocentrykiem em, albo z baranem, no bo tutaj też jest baran. Jeżeli wejdziecie w relację z tą osobą, em, kochani... Em, jeżeli coś tu się nie powiedzie, głównie chodziłoby o to, że za dużo ludzi by tu było, to potem się będziecie z tego musieli leczyć. Dlatego wyuważajcie, w jaką relację single wchodzą w przyszłym roku. Żeby się nie trzeba było ile później z tego leczyć. Lepiej podejść od razu z dystansem i z takim. Ja na spokojnie, tak, mogę iść na randkę, tak, ale ja nie będę sobie budować, nie wiadomo, jakiego obrazu w przyszłym roku, znaczy, w sensie obrazu związku w przyszłym roku. No. Także misiaczki. Zwiaczku, bąbelaczku. Ciekawe karty. Nie powiem, nie powiem. No dobra. Lecimy z panią Neczką. Panna. Ta pa. Neczka. Po pannie zrobimy wagę. I jeszcze może takie szybkie wybierz kartę. Powadza. Panna na 2023. Bardę. Kochani, jeżeli macie partnera, partner lub ojciec, raczej mężczyzna, uważać na, na zdrowie. Zadbać o zdrowie. Zwłaszcza takie yy, kardiologiczne albo neurologiczne. No, co mogą być powiązane, jak wiemy. Wiecie o co chodzi. No dobra. Tak, zadbać o zdrowie. No. no, tak wyszło. No, co ja wam poradzę, Miszki? Miałam mówić o miłości. Zaraz powiem, no. Jest pokazane, żeby nie odkładać czegoś na później. Czego? Posłuchajcie, jeżeli wy macie dobrą relację, jakąś dobrą relację, e, nie dobra, relację, już nie musi być dobra, bo być może jest problem w tej relacji. Jeżeli macie jakąś relację i od Was zależy tutaj, żeby coś tej osobie dać, żeby coś im zaproponować, żeby zainwestować bardziej, więcej dać uczucia, uwagi. Więcej zaofiarować swojemu partnerowi czy partnerce, należy to zrobić już, bo później będzie za późno. I jest pokazane, że w przyszłym roku ktoś, być może Wy, być może oni, nie wiem, mógłby się zastanawiać nad nawet rozstaniem. Ja nie mówię, że ta decyzja będzie podjęta w przyszłym roku, ale jest pokazane, że ktoś się może zastanawiać nad rozstaniem. No. Bardziej bym powiedziała, że nic za bardzo wielkiego się nie wydarzy, jeżeli chodzi o rozstania w przyszłym roku, ale dobrze byłoby zapobiec jakimś przykrościom, czy nawet w takiej sytuacji, w której ktoś się zaczyna poważnie zastanawiać, czy to ma jeszcze sens. Dobrze byłoby temu zapobiec, a żeby temu zapobiec, należy już inwestować w tą relację. Podobnie zdrowie. Ja mam bardzo silnie zaznaczone karty zdrowia. To jest pierwsze, co mi przeszło jak zobaczyłam tę kartę. Zdrowie, lekarze, diagnozy, zadbanie o zdrowie, o serce I jest pokazane dostarczanie ciału czegoś, czego ciało nie, nie dostaje. To są albo jakieś, ym, jakieś witaminy, czy tam mikroelementy, czy jakie tam elementy, nie wiem, ale jakieś, chodzi, być może trzeba jakieś suplementy albo zmienić dietę, zadbać o ciało. Jeżeli wy jesteście kobietą i to chodzi o waszego męża lub ojca, albo jeżeli jesteście mężczyzną i ojca, jeżeli chodzi o nie o was, tylko o kogoś innego, być może trzeba im coś powiedzieć, zaproponować zająć się lub wysłać do lekarza. Zadbać o to, żeby oni poszli na jakąś, po jakąś diagnozę. Tu brakuje czegoś, żeby dostarczyć czegoś do swojego, cia, żeby się zająć Albo ciałem, i chodzi o zdrowie, albo związkiem, i chodzi o ewentualne e, zastanawianie się, czy ktoś jeszcze chce być w tym związku, czy nie chce. No, także takie buty. Takie buty, kochani. Dogadywanie się z partnerem obecnym utrudnione w przyszłym roku. Przechodzenie przez sprawy rozwodowo-rozstaniowe nieprzyjemne, nieprzyjemne jakieś zadbaj o swoje pieniądze czy jest pokazane, albo zadbaj o to, żeby, żeby było sprawiedliwie, sprawiedliwość jakaś, nieprzyjemne sytuacje rozwodowe by mogły być, no, albo w ogóle nawet nie będą one zakończone no ale jeżeli ktoś jeszcze nie rozpoczął, no to nie będą zakończone, bo się mogą dopiero rozpocząć w przyszłym roku, nie zadbaj o coś póki nie jest za późno jest Pokazane tutaj jako dodatkowa karta, którą wzięłam, jak zobaczyłam problemy zdrowotne, no rany Bościu. E, jakaś stagnacja. Jak poczytacie w medycynie chińskiej, to stagnacja jakiejś tej energii chi, czy jak ona się tam nazywa, może być też odpowiedzialna za takie zdrowotne. Stagnacja jakaś, ale stagnacja to też odpowiedzialna jest za jakieś tam e, te miażdżycowe być może sprawy. Ja nie, nie wypowiadam się, ja zazwyczaj nie robię w ogóle kart o zdrowiu, na co mam zrobić, jak mi aż takie karty zdrowotne wyszły. Miśki, no co ja poradzę na to? Ale gdy, jeżeli nie chodzi o żadne zdrowie, to utrudnione dogadywanie się z partnerem, jedno z was, raczej to, które jest mężczyzną, ale się nie upieram, jest bardzo kategoryczne być może agresywne, a być może bardzo takie cholernie trudny charakter. Ja wiem lepiej, ma być tak jak ja chcę. No przemyślałabym to podejście jeszcze. Oj przemyślałabym to podejście. nie, nie bardzo to będzie działać. Nie będzie działać takie podejście. Um, we dwójkę coś decydować, jeżeli już, we dwójkę. No i nie róbcie czegoś takiego, żeby odmawiać swojej osobie, z którą jesteście, odmawiać, jeżeli ona czegoś będzie chciała. Nie mówię tutaj o sprawach seksualnych, ja mówię o czymś takim, jeżeli osoba ma jakiś plan, zróbmy to, zróbmy tamto, a wy powiecie, nie, ja nie chcę. Jak będziecie tak robić za każdym razem, no to może pójść to w złą stronę. Ale być może nie wy to robicie, tylko wasza osoba to robi. No proste, nie? Kochani jeżeli ktoś się już rozstaje albo już rozstał z jakimś człowiekiem i zastanawia się, czego nowego czekam, Wy macie pokazane, że się jeszcze w przyszłym roku będziecie leczyć. Albo, że Wasz były lub była będą próbowali z Wami jeszcze jakiejś komunikacji, bo oni cierpią. Jedno z Was cały czas jeszcze w przyszłym roku cierpi po jakimś rozstaniu. No. Jest natomiast pokazane, że można zapobiec jakiemuś problemowi w jakimś związku. Można zapobiec pod warunkiem, że zadbamy lub zainwestujemy w coś szybciej, czyli już, zanim się pojawi jakiś problem. Zanim się pojawi jakiś problem, singlaczku, bąbelaczku. Kochani, jeżeli by do singla ktoś wracał, singiel pokazuje. Nie, dziękuję w ogóle. Absolutnie nie. Single pokazuje, że ma jakiś okres przejściowy w przyszłym roku. Porzuca coś po to, żeby otworzyć się na nowe możliwości. Jeżeli w przyszłym roku te nowe możliwości nie będą jeszcze bardzo, bardzo konkretne, to nie szkodzi, dlatego że macie pokazane, że zamiast sprowadzać sobie do swojego życia w przyszłym roku. Wracacza beznadziejnego albo nową osobę, która będzie równie beznadziejna jak wracacz, to wy pokazujecie: Nie, ja sobie z tym wszystkim już poradziłam, poradziłem, ja bardzo dziękuję, ja sobie to zostawiam i to jest mój okres przejściowy. Tam też było pokazane okres przejściowy, yy, tylko jeżeli na przykład po zerwaniu czy coś takiego, nie? Jest pokazane, że niektóre panny mogą się również gdzieś przenosić. Jeżeli się gdzieś przeniesiecie, to, to może być związane z jakąś decyzją, ym, na przykład jakbyście poznali jakąś nową osobę. Czyli taka sytuacja, w której poznajemy kogoś i przenosimy się, żeby być bliżej tej osoby, ale może być również w drugą stronę, że wy się gdzieś przeniesiecie przeprowadzicie z jednego państwa do innego, z jednego miasta do innego i tam pojawi się nowa opcja. Ale to jest jednocześnie związane z porzuceniem czegoś starego. No, z porzuceniem. Porzucenie czegoś starego, czegoś z przeszłości jest pokazane. Okres przejściowy. Pokazujecie. Ja porzucam wszystko, co mi nie służy. Ja nie przyjmuję żadnych wracaczy w przyszłym roku. Absolutnie. E, odcinam się od tego. Ale gdyby ktoś nowy się pojawił i ja zobaczę chociażby. Cień, jaki będę mieć chociaż cień wątpliwości, w sensie, pomyślę, że ta osoba jest też jakaś toksyczna, to w ogóle w to nie wchodzę. Wy pokazujecie, nie, ja, ja burdelu w przyszłym roku mieć nie będę. Ja mogę być singlem w przyszłym roku, ale burdello to ja mieć nie będę. Jeżeli panna singlowa się zastanawia, co by było, gdybym się przeniosła albo przeniósł w inne miejsce geograficznie, a? A? Mm, brać pod uwagę. Brać pod uwagę nowe miejsce geograficzne, ci, którzy biorą, bo jeżeli nie, bo siedzicie na tyłku, to być może ta karta przenoszenia się lub porzucania czegoś mówi ogólnie o porzucaniu jakiejś przeszłości i tego, co było, i wy pokazujecie, nie, to jest mój okres przejściowy. Ja już się nie będę bawić w takie dziabdziaństwa. Ja się przenoszę w coś, co będzie dla mnie lepsze. No, niektórzy z Was zobaczą to lepsze już w przyszłym roku, a niektórzy będą mieli taki okres przejściowy. Wiecie o co chodzi. Dobra, Miśki. Ehm, Wagusia. A po Wagusi bardzo szybkie wybierz kartę, dobra? Wagusiu. Macie jakąś osobę w swoim życiu, która się nie może zdecydować na dzieci? O Jezu, strasznie dużo spraw dzieci. Brak decyzji. E, ktoś może się zastanawiać nad procedurą. E, I to jest e, odnośnie dzieci. Ta procedura medyczna. E, no, nie wiem, czy ja się chcę wypowiadać na temat procedury. No, to nie musi być wcale jedna rzecz, o której być może niektórzy myślą. Są różne procedury. Niektóre mają coś zakończyć, a niektóre mają coś rozpocząć. Jakaby to nie była procedura? Ja nie wiem, wygląda to trochę dziwnie. Hmm. Ale być może wy macie do czynienia. Z osobą, która nie chce dzieci? Możecie być zakochani w osobie, która nie chce dzieci, albo która nie lubi waszych dzieci, które już macie z kimś innym? No? Jeżeli się rozstaliście z jakimś człowiekiem, to walka w sądzie o alimenty, ale dlaczego to wychodzi w, w, w czytaniu na miłość? No, może dlatego, że na przykład mówię do kogoś, kto kto właśnie, no dobra, no taką sytuację ma no prosta, no Jeju. mógłby się też ktoś jakimś zdrowiem przejmować, to samo co powiedziałam przed chwilą do Panny no Wagusiu, cóż czynisz? Wagusiu przełomowy jakiś rok dla niektórych w przyszłym roku przełomowy Będziecie się zastanawiać nad być może powrotem do osoby do której nie należy wracać. Co to kurde jest? Dobra. Pani jedna jedna Pierwsze dotyczy ciąży lub dzieci, albo dotyczy zdrowia. Ale jeżeli mówimy ciąża, dzieci, zdrowie, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z jakimiś procedurami medycznymi, które są związane z czymś, co się nazywa ciąża. Jakie procedury? Nie wnikam. Nie wiem, na ile to jest dobry pomysł. Ale to nie należy do mnie, żeby doradzać w takich sytuacjach. Dlatego też się o zdrowiu rzadko wypowiadam. Ale dobra, zejdźmy z tego tematu. Jest pokazane, że ktoś kogoś kocha. Ja mówię teraz do ludzi, którzy mają ludzi. Że ktoś wie, że kogoś kocha. Że ktoś ma uczucia, ale jest gdzieś osoba niezdecydowana. I teraz przyszło mi do głowy, że może być Wagusia, która jest zakochana w mężczyźnie, który z powodu dzieci z inną kobietą, z żoną nie przychodzi do tej kobiety. Dlatego że ma dzieci, dzieci z żoną i nie zostawia żony i dzieci, tylko Yy, nie podejmuje decyzji i cały czas jest pokazany: Nie podejmuje decyzji, nie podejmuje, ale rzeczywiście nie podejmuje, bo jakby podjął decyzję, nawet jakby został z żoną, to, to by się nie kontaktował już wtedy z tą kobietą, która go kocha. Wiecie co chodzi? Nie kontaktowałby, a on pokazuje, że on się może kontaktować, mylić oczy i mieszać w głowie. Jego kontakt z tą kobietą, co go kocha, jest bardzo niestabilny, w ogóle niekonkretny i totalnie nic nie wnosi w jej życie. A ona go kocha. Więc to oczywiście możecie odwrócić płeć, jeżeli to kobieta robi coś takiego mężczyźnie. Ale to nie jest zbyt dobra sytuacja. Dlatego, że jeżeli on podjąłby decyzję, żeby zostawić rodzinę, to on ma, on ma takie przeświadczenie, być może prawdziwe, że bardzo skrzywdziłby swoje dzieci, że nie zasługuje jego rodzina na to. Ale ta kobieta, która tu jest pokazana, go kocha. Więc to jest tego typu ta, jak się nazywam, tego typu energia. Jeżeli nie ma takiego dziwnego trójkąta, to ewentualnie relacja z kimś kto nie może się zdecydować na poważny związek i zakładanie rodziny, ale jest uczucie między ludźmi albo relacja z kimś kto nie wiem, czy nie akceptuje już jakiś dzieci, które już są, czy nie może się z nimi dogadać? Ale coś jest nie tak. Temat dzieci jest w dwóch kartach mocno zaznaczone, a jak weźmiemy jeszcze cesarzową yy, pod uwagę, to jeszcze, to jeszcze ta ciąża wchodzi, nie? Temat dzieci. No. Ja bym, kochani, na waszym miejscu tutaj rzeczywiście yy, bardzo na spokojnie podeszła do tej sytuacji i skupiła się na tym, czego wy tak naprawdę pragniecie. Bo jeżeli chcecie mieć rodzinę dzieci, a ten człowiek wam tego nie da, to należy się zastanowić, czy w ogóle jeszcze to kontynuować. Dobra? Jeżeli ktoś, dobra, nie, nie, już nie wracam do procedury, no już nie chce mi się o tym gadać, no już jak, jaką ktoś podejmie decyzję, taką podejmie, ale jest pokazane dla tych, którzy chcieliby mieć dziecko, że czasami można pokochać. Cudze dzieci. Nic więcej nie mówię. Jeżeli ktoś wie o czym mówię, to wie. Można czasem pokochać cudze dzieci. Tyle. Podobnie, jeżeli jest relacja kobieta-mężczyzna i jedno z nich ma dzieci z kimś innym, ale oni są razem, to tutaj również powiedziałabym: czasem można, warto pokochać cudze dzieci. Dobra. No z dziećmi, sorry miszki, wiem, że wiele z Was jest singlaczki, bąbelaczki, to zaraz powiem, co u singli, ale wiele z Was em, em, pewnie nie ma żadnych dzieci. Em, to być może chodzi o plany, o plany na przyszłość. Wy byście może chcieli jakoś bardziej em, dogadać się z tym człowiekiem a propos związku, a ten człowiek pokazuje, że jest niezdecydowany, albo to Wy jesteście niezdecydowani, a ktoś Was kocha, bo to może być odwrócone. A ktoś Was kocha. No, no. I teraz tak, jeżeli chodzi o singlaczka, bąbelaczka, pokazuje, że ma rozdroże. Albo będzie sam, to znaczy… Ja nie mówię, że to jest prawda. Ja Wam powiem, co Wy macie w głowie w tym momencie. Singlaczek myśli tak, albo będę w przyszłym roku sama, albo wrócę do łajzy niedostępnej. Niedostępnej emocjonalnie. Czy to jest były, czy to jest jakiś wracacz, nieważne. Jak do niego wrócę, to przynajmniej nie będę sama. Moja alternatywa – będę sama w przyszłym roku. Albo sam. Dokładnie tak pokazujecie swój wybór. Rada na tą sytuację. Ja wzięłam dodatkową kartę, dlatego, że to jest sytuacja taka, że no albo, albo, albo nic, albo beznadzieja. No to, to beznadziejne. No więc wzięłam kartę, radę na to. I co wyszło? No, co wyszło? Wyszło, yy, yy, żebyście pokonali ograniczenia, które macie w głowie. Wyszło, że macie klatkę w głowie. Macie ograniczające myśli. Taki wybór, mam samotność lub łajzę, to, to nie jest prawda, ale wy to macie w głowie. A ponieważ to macie w głowie, to takie coś może do was przyjść. A tu jest pokazane, nie, 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 wyjdź z klatki. Pokonaj własne ograniczenia. W głowie są negatywne myśli. Wy się macie otworzyć na miłość, a nie na brak samotności. To nie chodzi o to. Wy macie w sercu się otworzyć na prawdziwą miłość. Róbcie medytację, Miśki, na przyciąganie miłości, na pokochanie siebie samego. Róbcie coś takiego. Róbcie coś. Coś tu trzeba robić, żeby to odblokować tą energię. Żeby to zaczęło płynąć. Bo to, co tu macie w głowie, to nie jest prawda. Ale niestety to macie w głowie i to się manifestuje. Jedyne, co Wam mówię, to to zmieńcie myślenie. Jak zmienicie myślenie i zaczniecie manifestować otwieranie się na gdzie ta była ta karta, na prawdziwą miłość, e, to nie będziecie mieli wtedy takiej sytuacji. To to się nie sprawdzi. I potem przyjdziecie za pół roku i powiecie e, Ewa, robiłam Twoje medytacje, manifestowałam w ogóle, tu luziczek, jestem zakochana, pobieramy się za pół roku. Można? Można. Ale dzisiaj, kiedy tego słuchacie, macie taki wybór w głowie. To może być w podświadomości. Albo wrócę do jakiegoś dziwnego wracacza, czy wezmę jakieś barachło, albo no trudno, będę sama. Nie, nie, nie musicie być sami. Możecie mieć fajne. Nie barachło i nie samotność, tylko fajne. Ale trzeba wyjść z klatki. Klatka jest w głowie, nie w rzeczywistości. Tu jest klatka. Wyjść, kurde, z klatki. Miszki dobra. Wybierzcie kartę od 1 do… Um, Jezu, nie wiem. Od jeden do pięć. Siaczki. Jedyneczka. Żałuję, że Cię okłamałem. Okłamałam. No to minęli się z prawdą. No to niech żałują rany boskie. Dwójka. E, jestem wdzięczny, wdzięczna za lekcję duchową. Są wdzięczni za lekcję duchową. Proszę, przepiełknia. Trójka. Chcę być czymś więcej niż tylko przyjaciele, znajomi. Chcę być czymś więcej. Yy. Czwóreczka. Um, nie mogłem cię dopuścić do siebie bliżej. Czy nie mogłam? Nie mogłem, nie mogłam dopuścić cię do siebie bliżej. Osoba była zamknięta na miłość po prostu. Piąteczka. O. Byłaś, byłeś czym najlepszym, co mi się w życiu przytrafiło. O. O. jeju, Słodziaczki. Miszki tyle. Um. Miejcie fajny wieczór, nie wiem o której to pójdzie. Mam nadzieję, że, 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 że nie jakoś po północy, ehm, bo ja to jeszcze muszę załadować. A no, nagrywam to 29 rano, znaczy rano jak rano, już jest trochę po południu, ale może dam radę. Kochani, miejcie fajny wieczór, miejcie fajny weekend. Ja się z Wami jakoś będę widziała, ehm, być może w, w jakichś warunkach spartańskich, bo to, jest, to są te moje dni przeprowadzki. Dzisiaj się przeprowadzam, kiedy Wy to oglądacie, jutro. I ewentualnie jeszcze piątek. Także to jest, u mnie jest tak trochę, no powiedzmy, wariactwo. Ale kochani, trzymajcie się, e, widzimy się niedługo, a na razie buziaczki. pozdrawiamka, No i papa.